Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. 17 września 1939 to data symbol. To data zdrady i zakłamania. Kulisy umów, które doprowadziły do agresji sowieckiej. Tego dnia ideologia sowieckiej Rosji została wsparta ideologią nazistowskich Niemiec, a ich wspólna defilada 22 września w Brześciu nad Bugiem to manifest dokonanego sojuszu. Polska się broni. Broni się Wilno, Grodno, Kodziowce i Puszcza Augustowska. Z Sowietami walczy generał Franciszek Kleberg jako dowódca samodzielnej grupy operacyjnej po lesie. Oddziały generała Wilhelma Orlika Ruckenmana toczą bitwy pod Szackiem i Wytycznym. Sowieci dopuszczają się licznych mordów na żołnierzach Wojska Polskiego. Wielu z nich to jeńcy wojenni. Mordują w haniebny sposób ludność cywilną, począwszy od harcerzy z Grodna, właścicieli majątków ziemskich, bogatych chłopów czy księży. A wszyscy z nich są przypisani przez okupanta jako wrogowie ludu. Pod Zaporcikami Sowieci mordują generała Józefa Olszyna-Wilczyńskiego i jego adiutanta kapitana Mieczysława Strzemeckiego. W Grabowcu na Lubelszczyźnie dochodzi do starcia pomiędzy oddziałami Armii Czerwonej a dwoma szwadronami kawalerii grupy Kowel. Po ukończeniu walk Sowieci mordują wszystkich jeńców, a następnie personel i pacjentów szpitala polowego. Wielu Polaków czekają deportacje, bydlęce wagony, łagry i Sybir, katownie UB, sądy kapturowe, kolejne mordy i lata więzienia. Szanowni Państwo, takich faktów historycznych i takich opowieści opisanych na tych faktach można przytaczać wiele, ale każda z nich pokazuje, do czego zdolne jest wojenne szaleństwo i człowiek, który za tym stoi. Wieczna pamięć bohaterom. Pokój Tobie, Polsko. Dziękuję. Dziękuję, Pani Poseł.